Jeśli szukasz dobrej oferty hipotecznej, to właśnie ją znalazłeś. W biurach Polskiej Credit Union oferujemy niskie oprocentowanie i sezonowe promocje. Obecnie z nową hipoteką otrzymasz bonus $750 w gotówce. Dodatkowo pokryjemy koszt transferu. Po szczegółowe informacje skontaktuj się z naszą Credit Union. A jeśli nie masz czasu, to skorzystaj z mobilnego serwisu finansowego, a pracownik Credit Union przyjedzie do Ciebie. Polish Credit Union. To ma sens. Polimex oferuje wiele wariantów ubezpieczeniowych dla odwiedzających Kanadę oraz dla osób wyjeżdżających za granicę. Ubezpieczenia pokrywają koszty związane z leczeniem nagłych chorób i nieszczęśliwych wypadków. Polimex to najlepsza obsługa i doskonały serwis. W Polskiej Credit Union tylko teraz. Specjalna oferta na nowe depozyty. 2,25% na okres 9 miesięcy. O szczegóły zapytaj w oddziałach Credit Union. Położony w spokojnej dzielnicy Mississauga, dom seniora Wawelvilla oferuje pełny zakres usług. Pokoje, wyżywienie, całodobową opiekę pielęgniarską, zajęcia rekreacyjne. Mieszkańcy znajdują tu serdeczną, rodzinną atmosferę oraz domową, polsko-kanadyjską kuchnię. Polski dom seniora Wawelvilla obchodzi w tym roku 50-lecie swojej działalności i dalej pragnie służyć Polonii, pielęgnując polskie tradycje. Oszczędzaj w Polskiej Credit Union. Obecnie oferujemy specjalne lokaty na 2% na okres 12 miesięcy. Informujemy, że podstawowe ubezpieczenie depozytów w Credit Union wzrosło do $250 000, zaś rejestrowane plany są nadal ubezpieczone na całą sumę wkładu bez ograniczeń. Informacje w oddziałach. Polimex oferuje wysyłki mienia przesiedleńczego, samochodów oraz szerokie usługi cargo. Zapewniamy swoim klientom najlepsze warunki związane z planowaniem i realizacją przeprowadzki lub przesyłek. Polimex to najlepsza obsługa, najciekawsze oferty, doskonały serwis. A teraz zapraszam na wiadomości z Polski, przygotowane przez Telewizję Trwam. W miniony poniedziałek w Warszawie z oficjalną wizytą przebywała kanclerz Angela Merkel. Po Paryżu Warszawa była drugą stolicą, którą ponownie wybrana kanclerz odwiedziła. Angela Merkel spotkała się z premierem Mateuszem Morawieckim i prezydentem Andrzejem Dudą, rozmawiając na kilka ważnych tematów dotyczących obu krajów, a także Europy. Spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z niemiecką kanclerz świadczy o silnej pozycji Polski, zaznacza rzecznik rządu poseł Joanna Kopcińska. Pragnę podkreślić to, że byliśmy w Berlinie. Mateusz Morawiecki był gościem pani kanclerz. To, że pani kanclerz odwiedza teraz po ukonstytuowaniu nowego rządu Warszawę. To, że rozmawia z nami na wszystkie tematy, które dotyczą przyszłości Unii Europejskiej, świadczy, iż Polska jest ważnym, silnym państwem członkowskim w tym budowaniu i reformowaniu Unii pod względem strukturalnym i finansowym. Totalna opozycja do wizyty kanclerz Angeli Merkel w Polsce podchodzi bez większego entuzjazmu. To było oczywiste, że Angela Merkel do Polski przyjedzie i w zasadzie wcale mnie to nie dziwi. Dobrze, że przyjechała, bardzo się z tego powodu cieszę. Mówiła Joanna Scheuring-Wielgus z Nowoczesnej. Wizyta rzeczywiście nie była niespodzianką, bo Polska jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Niemiec, wskazuje senator Prawa i Sprawiedliwości Jan Maria Jackowski. Angela Merkel i obecny rząd, i ekipa rządząca w Niemczech uznała, że jednak z Warszawą, z którą jest tyle relacji gospodarczych, trzeba utrzymywać w miarę poprawne stosunki. A w ostatnim czasie nie były one najlepsze. Chcemy pokazać, że nawet jeżeli te rozmowy nie zawsze są proste, to jako sąsiedzi jesteśmy ze sobą blisko powiązani. Chcemy rozwijać nasze relacje i chcemy posunąć się naprzód. Taką deklarację złożyła wczoraj Angela Merkel. Wcześniej współpraca polsko-niemiecka została wpisana w postanowienia nowego rządu Niemiec. Cieszę się także, że jest wola pogłębienia polsko-niemieckiego
partnerstwa, której mowa jest też w umowie koalicyjnej nowego niemieckiego rządu. Współpraca polsko-niemiecka ma wykraczać poza dwustronne relacje. Pragnę zapewnić, że Polska jest również gotowa do wypełniania polsko-niemieckiego partnerstwa treścią zarówno w wymiarze bilateralnym, europejskim, jak i międzynarodowym. Takiej współpracy oczekuje także prezydent Andrzej Duda. I tutaj się zgadzamy, że ta współpraca euroatlantycka chcielibyśmy, żeby układała się jak najlepiej, i to pod każdym względem. Wznowiona ma zostać także współpraca w ramach Trójkąta Weimarskiego, Polski, Niemiec i Francji. Popieramy zdecydowanie formę Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz tego, by były spotkania w ramach tego formatu. Już teraz widać nić porozumienia między innymi w sprawie imigrantów. Musimy poprawiać perspektywy w tych krajach, skąd przybywają uchodźcy. Takie stanowisko Polska przedstawiała od samego początku. Dobra wizyta, która wskazuje na pewne punkty wspólne, jeżeli chodzi o podejście do spraw istotnych tak dla Polski, jak dla Niemiec, ale również wizyta, która potwierdza również rozbieżności. Zaznacza poseł Paweł Grabowski z Kukiz 15. Chodzi na przykład o kwestię rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2. Stanowisko Polski pozostało niezmienne. Premier Mateusz Morawiecki w każdej rozmowie podkreśla, iż to nie tylko o bezpieczeństwo energetyczne Polski chodzi, ale bezpieczeństwo krajów członkowskich Unii, bezpieczeństwo Ukrainy. Przekonuje, podaje konkrety, argumenty. Cały czas na ten temat rozmawiamy. W ubiegły poniedziałek w Bydgoszczy odbyły się uroczystości związane z tak zwanym Bydgoskim Marcem. 37 lat temu rolnicy sprzeciwili się komunistycznemu reżimowi i wywalczyli rejestrację związku zawodowego. Bydgoszcz, rok 1981. To gdzieś tu właśnie rozgrywa się fenomen Solidarności. Bo to właśnie tutaj 19 marca 1981 roku rolnicy zażądali praw związkowych. Był to po pierwsze odruch serca, miłość do ojczyzny, ale też miłość do współbraci, która wiązała nas w łańcuchu Solidarności. Choć tego dnia zostali pobici i wyrzuceni z obrad Bydgoskiej Wojewódzkiej Rady Narodowej, to jednak nadal walczyli o swoje prawa. To wystąpienie, ta siła łamała ten reżim, który był bardzo trudny i niedobry w tym czasie dla Polski. Uroczystości związane z Bydgoskim Marcem odbyły się dzisiaj już po raz trzeci. Na tę okazję prezydent Andrzej Duda wystosował specjalny list. Rocznica tamtych wydarzeń przypomina nam o wartościach, które były i są fundamentem polskiego społeczeństwa. Uczestnikom tamtych wydarzeń wręczono także ordery odrodzenia Polski. To też jest nadrabianie tego straconego czasu, bo wiele osób odeszło do pana. W sali konferencyjnej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim nadano natomiast imię Bydgoskiego Marca 1981 roku. Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki w Wilnie wciąż potrzebuje pomocy. W tym roku po raz drugi w Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbył się koncert charytatywny Drzewo Nadziei, podczas którego zbierano środki na budowę dziecięcego oddziału hospicjum. Hospicjum błogosławionego księdza Michała Sopoćki powstało w 2012 roku. Od tego czasu placówka przyjęła już 3000 pacjentów. Działa również hospicjum domowe. Istnieje jednak ogromna potrzeba, aby powstał oddział dla najmłodszych, cierpiących pacjentów. Niespełna 6-letni chłopiec stanął przede mną i patrząc w oczy, płacząc, mówi: mam raka, pomożesz mi? I wtedy przytulając odpowiedziałam: pomogę. I to był głos po prostu wielu chorych dzieci i głos ich rodziców wyrażony właśnie w tych łzach. Mówiła założycielka i dyrektor wileńskiego hospicjum siostra Michaela Rak. Aby pomóc tym najmłodszym pacjentom, po raz drugi harcerze wspólnie z litewskimi skautami zorganizowali charytatywny koncert Drzewo Nadziei. Wszystkie dzieci jest przyszłość naszego państwa, naszych harcerstwa i musimy w to wkładać. Musimy wkładać jakąś część siebie, żeby właśnie dzieci coś robili by
далі. Госпіцію на Литві стримане найвінці то з добрих серць людей, бо тільки около 45% є дофінансоване зі сторони панства. Решта то є добре люди з цілого свята. Тішимося багато, що тут живо надія, там госпіціум росне. Там сон люди, які юж на концу життя. Але коли є милость, то там завжди є не смерть, але життя. І люди, що чує, і є там, де життя, і сон там, де життя. Мовив біскуп помочничо Вілейський, будова дитячого відділу хоспіціум має рушити на переломі квітня і мая. Пінянзи на будову збірані са від кілька лат. Вчинш, однак, бракує środków, аби помочь cierpiącym дітям. В будову хоспіціум може ще влучити кожен з нас. Wystarczy wysłać SMS-a z hasłem Wilno pod numer 72405. Jeżeli w Polsce właśnie, mówię, minimum 2 miliony moich rodaków, wyślę tego SMS-a, hospicjum powstanie. A jeżeli właśnie te moje wołania o ten jeden SMS, Wilno 72405, przyjmie do serca większa ilość właśnie moich rodaków w ojczyźnie, to będą pieniądze na zatrudnienie personelu, na wyposażenie, na utrzymanie, bo to jest to, co się wpisuje właśnie w odpowiedź czynem na słowo pomożesz. W pomoc wileńskiemu hospicjum włączył się także Episkopat Polski. Również polskie MSZ zakupiło sprzęt, aparaturę medyczną oraz meble. Także dzięki pomocy prezydent Litwy hospicjum otrzymało samochód.